Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z grami. Musimy grać Tensei Strange Journey. Ostatnim razem Renin dokonała swojej wspaniałej artystycznej przemiany prosto w same anielskie kręgi. Co nie do końca jest mi na rękę, ale nie miałem w tej kwestii absolutnie nic do wyboru, bo sama nie mam przecież się nie stanę. Mam tylko nadzieję, że jej kompletnie nie odbije. Wrócili! Powrócili! Czy to Renin? Owszem, to Zenin, która zaczęła się wywyższać w ogóle. Ta postawa, zawsze odnoszę wrażenie, że to jest taka postawa. O, teraz jestem wielką panią na salonach i w ogóle. Nie wiem, po co też mnie to rzuca. Za ogół respekt. Bardzo mi przykro, że was natwiłam. Pewnie jesteście zdziwieni, widząc mnie taką, jaką teraz jestem. Nie martwcie się, jestem taki jak zawsze. Członkini od drużyny. Zanim ma to aurę, której nie miała wcześniej. Jest bardzo pokojowa, ale przerażająco. Została uratowana prawowitą mocą. Stając się bardziej prawowita i bardziej potężna. Mogę zrobić dla znacznie więcej niż do tej pory. Nie martwcie się, ekipo Jacka. Spacyfikuję ich moją nową mocą. Ona próbuje nas uratować, poświęcając się. Jakie to szlachetne. Szlachetne. Może po prostu robi się świętoszka jak zawsze. Robi to dla nas, czy dla samej siebie. Ech, w razie. Gdybym tylko miała moc, aby przewróci się do twojej poprzedniej formy. Wygląda na to, że jej nie posiadam. Opanuję ekipę Jacka. Powinien się odpocząć. Czemu mogłabyś do mnie jedmać, kiedy nie musisz? Twój głos sprawia, że czuję się, jakby ktoś mi wiał gwoździe w łeb. Idź się zajmie ekipą Jacka, jeśli możesz. Powrót porusznik Zenin został potwierdzony. Pomimo, że zmienił się twój wygląd zewnętrzny, możesz próbować wykonać swoją misję, tak jak zaplanowałaś. Przeniesiemy się teraz do ekipy Jacka. Zajmijcie pozycję. O, świetnie, mamy dwóch dziwaków w załodze. Wiem, że jesteśmy w ostatnich kręgach piekła, ale dokąd to wszystko zmierza? Sam chciałbym wiedzieć. Ale najpierw... Ekipo Jacka. Powracamy. Zło tutaj się krąży. Jeżeli ludzie będą walczyć z ludźmi, staną się jak demony. Muszę ich oczyścić. Shinji, czy będziesz patrzył na moją nową moc? Sprawię, że ci rebelianci będą żałować swych czynów. Nie bój się i uwierz w potęgę, którą otrzymałam od pana. Najgorsze jest to, że to wszystko co ona mówi, mnie tylko bardziej niepokoi. No dobra, zobaczmy. Co ciekawego będzie się działo na pokładzie Lightning. Synowie Luscy, przestańcie swoich grzesznych czynów i wysłuchajcie mnie. Słuchajcie wielkiego hymnu, który was pokieruje. Dosłownie chóry anielskie na nich spadły. I co się dzieje? O panie! Wybacz mi moją głupotę! Zabiliśmy ludzi, którym mieliśmy pomagać! Byliśmy głupcami! Jak grzesznymi byliśmy! Boże, żałujemy naszych grzechów! Proszę, wybacz nam! Żałujcie swych grzechów, synowie Luscy, i odrzućcie swe demony. Ten głos! To głos nieba, który nas poprowadzi! Głos Zenin! Halleluja, Zenin! Halleluja! Matko jedyna. Po jednej stronie mamy w tej chwili Jimeneza, który będzie wszędzie rzucał demony. Po drugiej mamy Zenin, który robi tutaj własny kult i sektę. Co następne? Wygląda, że ich spacyfikowałem.
Mimo że to niewielki wkład, jestem pewna, że pan cieszy się z dodatkowych wierzących. Co się z nimi stało? Przerażają mnie. Zenit, czy to twoja sprawka? To jest moja moc. Moc pana. Otrzymaj moje nakierowanie. Widzę teraz odpowiednią ścieżkę swojego życia. Odpowiednią ścieżkę? Jak dla mnie to oni oszaleli! Jedyne co zrobiłaś to dodatkowych paru świętych zombie, Zenin! O czym gadasz, Zenin? Jimenez. Ja to, że naprawdę szukasz każdej wymówki, żeby rzucić na Zenin. Jedyne co zrobiła to sprawiła, że ekipa Jacka się nam podała bez żadnych strat po naszej stronie. Dzięki, Zenin. Jestem naprawdę zadowolony, że nie było tej żadnego zlewu krwi. A, zobaczmy, co dzieje się w środku Lightning. Kto następny, Zenin? Nie chcesz wiedzieć. Okej, musimy zabrać wszystkie demony, które miała ekipa Jacka. Zwłaszcza demony, których używali. Ej, Ryan, gdzie są demony? O panie, wybacz mi. Wybacz me grzechy. Ej, gadam do ciebie, odpowiedz! Ryan, powiedz nam, gdzie przetrzymujecie demony. Tak, Zenin. Demony są tutaj. Podróżałem tylko za rozkazanie swojej pani, a? No dobra, Ikari. Uwolnijmy te demony, które są uwięzione. Demony są tutaj, Zenin. Używaj ekwipunku medycznego? O, ty planie. Wypuść je. Tak, jak sobie życzysz. Okej. Co się dzieje? Jesteśmy wolni? To okropna pieśń. Jakie by się wmazać nasze istnienie. Ale powstrzymała ludzi, jesteśmy ratowani. Jak śmieć nas używać, ludzie? Zabiję was! Stop. Nie pozwolę ci skrzywdzić tych ludzi. Usłyszejmy o pieśni i zdaj sobie sprawę, jak wielkimi głupcami byli. Rozumiem twój gniew wobec samolubnych działań tych ludzi. Ale jeżeli spróbujesz na nich wyżyć, nie okaże ci litości. Opuść to miejsce. Co? Ta pieśń, to byłaś ty? Dobra, idziemy. Po prostu nie śpiewaj. Ona jest niebezpieczna. Zbyt silna dla nas. Słuchajcie wszyscy. Będę szukał miejsca, gdzie możemy zabrać ofiary tych eksperymentów, żeby mogli się wyleczyć. Nie mam pomysł, gdzie to może być. Chciałbym zakonstruować część świata iluzji. Znam wielką matkę, która kontroluje ten świat iluzji, Maje Nocy. Jeżeli porozmawiamy z nią o naszej sytuacji, jestem pewien, że pomoże nam. Ktokolwiek chce się tam udać, niech pójdzie za mną. Maja Nocy? Gdzie oni idą? No, świat iluzji to chyba jedno miejsce, do którego mogę teraz iść. Tak słyszałeś, człowieku, odchodzimy. Uratowałeś nas. Ale uratowałeś nas od ludzi, więc nie jestem w stanie ci podziękować. Ale napady was lekceważyliśmy do tej pory. Nie będziemy was rozpatrywać w kategoriach zwykłych ofiar. Żegnaj. Nie wiem jak ten tutaj, ale ja nie jestem aż na tyle dumna, żeby wam nie dziękować. Wielki dzięki. Przez was cierpiałem. Będę wam to wypominał. Rozkosz jest pełna okrutnych ludzi, ale wy wyglądacie na innych. Dziękuję za to. Shinji, wybacz, ale ja stąd idę. Będę je gonił. Jestem ofiarą tych samych eksperymentów. No ja chcę wiedzieć, co planują. Nie macie jeszcze, wrócę. Na razie. A i bądź ostrożny przy Zenin. Ostrożny? Przy kimś, kto może mi kompletnie rozwalić mózg samym śpiewaniem? Nie. Jestem związany z demonami i podążę za nimi, ja? No cóż. Ikari, udało nam się spacyfikować jak Beczeka. Udało się do Mastemy i zdam mu raport. Powinieneś wrócić na SPIT i zejść samo. Sytuacja została rozwiązana.
Doskonale. Uwaga za ogo. Ekipa Jacka została opanowana. Ci, którzy wykonali swoje zdanie, wystarczy na respite. Dałem pozwolenie na indywidualne misje pokładowego Jimeneza i poróżnik Zenin. Dobra. Niech i tak będzie. Co teraz? To jest zasadnicze pytanie. Witaj z powrotem pogodowej Kari. Gratuluję Ci dobrego wykonania roboty. Wracając do naszego głównego celu badania Schwarzwald. Ta pieśń Zenin to dosłownie jak oglądanie jakiegoś cudu boskiego. Naprawdę została zadzwona ponownie jako anioł. O czym ty mówisz? Ona po prostu oszalała to wszystko. Zresztą nazywasz to cudem? Bardziej mi to wyglądało jak jakieś pranie mózgów. Przeanalizowałem częstotliwości głosu porusznik Zenin. Nie było to zgodne z tonami ludzkimi i nie mogę znaleźć żadnych porównań w mojej bibliotece. Jedyne co mogę powiedzieć to, że to znojący sygnał, który wpływa bezpośrednio na fale mózgowe. Najbliższą analogią byłoby działem Kartego, że wyjęliśmy, aby wleć pasożyta Delfinus. Znalazłem pewne podobieństwa w ich częstotliwościach, ale jej siła jest znacznie potężniejsza. Czy to nie jest niebezpieczne? My możemy być następni. Mamy wiele nieznanych czynników, ale możemy to uznać jako unikalną zdolność, porusznik Zenin. Na razie zauważyliśmy główny efekt jako zmniejszenie agresywności na pewien okres czasu. Zwróciliśmy też uwagę na to, że wyrządza to krzywdę demonom. Nie są, może to nam się bardzo przydać. Dobra, to już rozumiem. Cieszę się, że Zenin jest naszym przeciwnikiem. Jeżeli chodzi o Dankę, zebraliśmy sektora Gruz. Chodzi na to, że przywódcą sektora Gruz jest Maja. Zebraliśmy te informacje od demonów, które zostały uwolnione od ekipy Czeka. Ja to, że może to być wskazówka odnośnie położenia egzotycznej materii. Więc naszym następnym przeciwnikiem jest Maja. Więcej jej szczegółów może gdzie ją znaleźć? Pozycja Mai i sygnatura energii, o której myślimy, że to ona, wciąż są nieznane. Iluzoryczna natura tego sektora naprawdę przeszkadza w badaniu go. W obecnym momencie demony, które zostały pojmane, to nasze jedyne źródło informacji, jeżeli chodzi o położenie Mai. Musimy wydobyć z nich informację dowolną metodą. Róbcie co do was należy, tak jak uważacie. A, z drugiej strony... Nie ma szans, żebyśmy dostali się do Mai w takim tempie. Te demony... Ja poszedłem za nimi do sanktuarium w sektorze Gruz. Sanktuarium? A, wiesz, Indy, ten wymiar, który był w zmianie wymiarów. Jest bardzo demonów, które tam się ukrywają. Jeżeli kryjówka Mai jest powiązana z sanktuarium, będziecie musieli tamten przejść, zanim się dostaniecie. A, nie martwcie się. Mam tutaj pewne dobre wieści. Dał mi to i powiedział, że to jest klucz do sanktuarium. Jeżeli użyjesz tej formy i ściągniesz ją do głównej aplikacji, może też wam się uda wejść do sanktuarium. To jak teraz... Tak teraz jestem naprawdę... Zmienia mój pogląd na to, czy chcę tu uciec czy nie, ale... Indy zawsze mi pomagał. W pewnym sensie dziękuję ci. W ten sposób użyj tego jak ci się podoba. Ja tego nie potrzebuję. Mogę wchodzić i wychodzić kiedy mi się podoba, dzięki tej formie. Okay. Podobno Jimenez, dziękuję za znalezienie tej formy. Nie mogę oficjalnie wspomagać twoich działań samodzielnych, ale pominę to w razie jakby twoje powiązanie z demonami okazało się przydatne. Nie umiesz się bawić. Pomogłeś, nie? Daj mi się zająć się sprawami na swój sposób. Załogowej Kari, zanieś tę formę do Irvinga w laboratorium. Kiedy twoja główna aplikacja zostanie ulepszona, wznów swoje działania. Niech i tak będzie. A propos laboratorium.
Co za dziwne światło. Chimera ci to dała. A, zobaczmy. Gotowa, Chen? Zajmij się tak jak wszystkimi innymi. Powoli i spokojnie. Prawdopodobnie upgrade do Faceshifta. To była tajemnicza forma, ale całkiem nieźle wyszła. Dawaj, wrzucaj do Dominiki. Yep. Faceshifter B. Możemy przenosić się do nowych typów sanktuariów. Czy mogę też zrobić jakiś nowy przedmiot? Nie. Dobra. Czy możesz się uleczyć? Nie, chyba nie muszę. Nie. Dobra. To zobaczmy, gdzie mogę się przenieść kurczę z naszego nowego Faceshiftera. Ja tylko zgadnę złotą formę. Przenosimy się do sanktuarium typu B. Fairy Helmet. Obera, no. Może. Czyli tak, tu możemy. Człowiek tutaj? Nie chcę znowu nas eksperymentować, nie? Gdzie tam ja eksperymentować? Ja bym mógł was co najwyżej zabić. Nic ponadto. Ale to chyba już wiecie. Nowe demony! To było dobrze idea w sumie, ale... Weźmy, jakie mają słabości. Dalej. Mamu... Jezu, zostawcie. Mamu do coś, czego bardzo nie lubię. To działa, to działa, to działa. Coś ma wysoki poziom. I nie wiem, co to jest. To mnie tak niepokoi. Albo tylko mamu do niej weszło. No Jezu Chryste. Co ja bym zrobił bez tych sacrifice'ów? Wow. Wild Hunt. Wstaw tutaj cały milion żartów o dzikim gonie. W genie dzikim zgonie, jak to woli. Ach, kto mi pinał kresnik? Kresnik, wracaj tu. Kresnik ma... naprawdę świetnego sorsa, dlatego chciałbym jak najszybciej, żeby poziom został. Ale jest to. Nie wiem, o sacrifice'u właściwie. Sacrifice... No gdzieś na dole chyba były. A, jeszcze 4. Niedużo. Niedobrze. Biskills, Razy One. Razy One, tak. Jezu Chryste. O, skubę. I więcej demonów chaosu! A, tak długo jak mnie nie szczermują. Jezu, to jest strasznie takowate. Kingu. Leczenie. Teleporty. Och, jest. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Kingu. On miał Agilines, tylko pamiętam. Deska Drake'a. Dobra. Co tutaj mamy? DF Grusade. Nie, jest to gara szczona. AC Grusade. Raport? Nie, forma. Więcej fun. I nawet brakło krytych drzwi. O Boże, znowu Wild Hunt. God damn it! Tak długo jak nie jest to mamudo ani czar, nie będę narzekał.
Jeśli co, ja już się nie będę odzywał po prostu. Święty, za co taka mi to robi? Nie, mój dziewczyn. Miejcie litość. No da, to lepiej. Zabić! A, dobra. Teraz co mnie czeka tutaj? Będzie teleport. O kurczę, co za niespodziewany obrót wydarzeń. Jak do tego doszło? O, dobra, emisecz. Chyba nie powinienem się z tego cieszyć na takich hapekach. Okej, to mnie trafiło. Też nie trafiło. Aż taki padek. Nie chcę zyskować innych rzeczy? Co to może być? Garuda? Aaaa, Garuda. Co ja na niej wziąłem, Garuda? Garuda Sandstorm. Ho, ho, ho. Po co przybywa tu człowiek? Chcę się dowiedzieć trochę o matce tego sektora. Chcesz spotkać się z Mają? Chcesz wiedzieć, gdzie ona jest? A co wtedy? Domyślam się, że chcesz ją zabić i ukaść jej co jej. Takich sobie z innymi, czy nie? No, ale trochę mi ciebie żal. A nie zostanie pokonana przez takich jak ty. Jeżeli bylibyś się w stanie ją pokonać, no... naprawdę chciałbym się z wami zająć. Ci, którzy mają moc, rządzą światem. Tak to u nas działa. Nawet jeżeli mowa o królu zrujnowanego kraju. Co powiesz na umowę? Myślę o tej ekipie, która nas pojmała. Chcę, żebyś ich zabił. Wiele demonów wciąż... bardzo nie... app. Wciąż mają ich za złe, a ich gniew zaczyna osiągać się pewne granice. Tak, zabij tych ludzi, jak ekipa czeka. To są moje warunki. Wtedy otworzę pieczęć do Mai. No to... nie zgadzam się. Rozumiem, że nie chcesz zabić człowieka. Ale wysłuchaj mnie, a potem podejmij decyzję. Martwię się, że anioły mogły pociągać za sznurki w tym incydencie. A może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ci ludzie, którzy stali się zwykłymi marionetkami. Anioły planują zmienić tę ekipę w żołnierzy Boga. A wtedy będzie to wasza tura. Cała ludzkość będzie liza stopy Boga. Pewnego dnia pójdziemy na wojnę z tymi aniołami o kontrolę nad ziemią. To musi się stać. I będę chciał zmierzyć zarodki ich sił, zanim rozkwitną. Rozumiesz, człowieku? To, czy uważam cię za godnego zaufania, czy nie, zależy od tego. A nie musisz mi teraz odpowiedzieć. Przemyśl to. Takich to zazwyczaj robicie i podejmij decyzję. Nie zabić mnie. Muszę się skonsultować z całą resztą, doskonale. Ale najpierw pozwiedzam tutaj z tyłu i tak już jestem. Tutaj można wejść. Ci, którzy stanowią sobie wolność, mogą wejść przez te drzwi, ale ty nie. I stąd. O. Tu kupi nieznany demon. No dobra. Standardowa taka umiejętność, żeby sprawdzić słabości. Na pewno nie zjął. Coś co atakuje dwa razy. Nie wiem. I blokuje. O, ale jest problematyczne.
Co może blokować Shingan? Zadałem sobie fizycznych, więc teraz to zabiję jeszcze z ISR. I come on! Czemu nie? Come on! It is scary. O, Loki. To był Loki. I'm so lucky, Loki. I'm so lucky, Loki. Cześć, Shinji. Jak poszło? Jakieś informacje? No, nie do końca dobre, ale co? A ja bym powiedział, zrób to. Widziałeś, co oni nam zrobili, prawda? Ja nie mam wobec nich sympatii. Zresztą mam pewne wątpliwości odnośnie aniołów. Słuchaj, Shinji. Jestem pewien, że wiesz, będę stworzenia atakującej już fajnych demonów. Ale są demony, które chcą koegzystować z ludźmi. Patrz na mnie, tego, który ma moc demonów. Zresztą patrz na siebie i te wszystkie demony, które z tobą łażą. Widzę potencjał, który my ludzie mamy i tak sobie myślę. Jeżeli zabierzemy to, demony przyjmą nas. Nie, musimy je, żeby nas przyjęły. A potem my i demony będziemy w tym samym położeniu, prawda? Tyle chciałem powiedzieć. Reszta zależy od was, ludzi. Będę w okolicy. No, Shinji. No dobra. Jaki mamy wybór? Przestań! Przestań! Wy wszyscy byliście demonami? Nie! Wierzyłam w ciebie! Przestań! Ja sobie patrzę? Kari? To musi być iluzja. Odejdź, złowieszczy duchu. Zniknij! Okej. Okay. Wybacz, Kari. Nie chciałem ci tak wskoczyć. Gada, że byłam pod wpływem Mai, władcy tego sektora. Moi przyjaciele, moja rodzina. Stali się demonami i mnie zaatakowali. Odrzucali i oskarżali starą mnie. A przez tej iluzji straciłem panowania sobą. Mogło być niebezpieczne. Bądź ostrożny, Kari. Ale co z misją? Jakiś progres? Cóż, poza tym, że ktoś chce, żeby wszystkich pozabijał. Te demony, jak on śmiał? Był już raz uratowany i mają czelność, żeby proponować nam taką umowę. Nie pozwól mi się gubić, Kari, z tą kuszącą obietnicą współżycia. Kiedy uciekniemy ze Schwarzwald, miliony ludzi będą ich ofiarami. Będzie to świat, w którym słabi zostaną kompletnie wytępieni. Pewnie o to chodzi, demony, mając na myśli swoje istnienie. Taka smutna przyszłość to nie jest coś, na czym zależy panu. Ale nie musisz się martwić. Moja pieśń działa również na demony, Mastemo tak mi powiedział. Może tylko wzmocnić się, a demony staną się niegroźne. Jeżeli chcesz... Jeżeli ten demon, o którym mówisz, będzie osłabiony, pieczęć również poniosę Zomana. A co sądzisz? O, to nie będzie konieczne. To niefortunne. Myślałem, że mogę ci pokierować swoim głosem. Jeżeli będziesz go potrzebował, będę gotowa śpiewać w każdej chwili. Będę tu czekać. Przybądź i porozmawiaj ze mną, jeżeli będziesz potrzebował mojej pomocy. O ile będę potrzebował twojej pomocy. I poszedłem, nie wstrzymałem co chciałem. God damn it. No dobra, panowie. Jest problem. Zreszcie wszystkie informacje, które zawarł raport pokładowego Ikariego. Wygląda to, że musimy podjąć decyzję, aby otrzymać egzotyczną materię sektora Gruz. To trudny wybór. Podać się żądaniu demonów, aby wykorzystać potęgę pięści aniołów. Zbieramy tutaj całą załogę, aby przedyskutować tę sprawę. Składowej Kari. Coraz ciężej przewidzieć nam działania Jimeneza i Zelenin. Gada, że chcę z tobą współpracować, jednakże... wszystko wskazuje na to, że będą skłonni porzucić swoje obowiązki. Miej to na uwadze, kiedy będziesz z nimi rozmawiać. A teraz bierzmy załogę i przedyskutujmy, co robić.
Też wyboru wielkiego nie mamy. Naprawdę? Musimy ich zamordować? A myślałem, że zacząłem przyzwyczaić się do demonów. O, co mnie pada oszedzi? To jest pokusa demonów, takie jakbyście się spodziewali, wiecie? Ech, nie chcę źle mówić o Zenin, ale... anioły są mnie podejrzane co demony. Próbują nas uśpić, tak żebyśmy byli zmanipulowani i zrobili to, co one chcą. Nic co dobre nie jest za darmo, wiecie? Ech, mnie tam pozbycie się ekipy czeka nie przeszkadza. Kto wie, kiedy przejdzie im to panie mózgu. Aż nawet ich nie monitorujemy. Pozwalam aniołom kontrolować ich robotę. Jeżeli byłbym w stanie stwierdzić, że coś jest ryzykowne, to na pewno to. Stracili nas już dwa razy i nie mamy teraz możliwości popełnienia błędu. Ale naszym głównym celem jest walka z demonami, prawda? Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy je po prostu pokonać, niezależnie od tego, czy użyjemy tego rąk, czy pieśni i aniołów. Niech nie dadzą wam się ogłupić... Nie dajcie się ogłupić obietnicą demonów, jakkolwiek kuszące, bo one nie były. Ja na to ciężko będzie podjąć jednoznaczną decyzję, a nie potrzebujemy takiej. Drogowej Kali, to ty najlepiej zdajesz sobie sprawę, jak wygląda sytuacja, co sprawia, że twoja decyzja będzie bardzo ważna. Mamy możliwość współpracy z demonami, ale wymaga to poświęcenia ekipy Jacka. Czy powinniśmy zgodzić się na warunki demonów? Za cholerę! Więc przejdźmy do kolejnego możliwego planu. Jeżeli nie zgadzamy się na ich prośbę, logika sugeruje, że musimy je pokonać. Mam możliwość skorzystania z pieśni Zeni, aby je zdecydowanie osłabić. Czy powinniśmy z nich skorzystać? Wręcz przeciwnie. Nie możesz się zdecydować na żadne. Co możemy znów z nimi podyskutować, ale... mogą po prostu stracić cierpliwość nas zaatakować. Pozwolę ci podjąć decyzję ponownie, jeżeli... będziesz tego potrzebował. Z czasem zmienia się z chwili na chwilę. W świetle tego pozwalam drużynie atakującej działać w własnym zakresie. Jeżeli drużyna atakująca zostanie zmuszona do podjęcia innej decyzji niż załoga, pozwolę na to. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany jak najszybciej. Drużyna atakująca, zdecydujecie się zrobić to, czego żąda pokładowej Kali. Szukaj jak najszybszego wykonania misji. Czy mam możliwość? Po prostu tak się zastanawiam, czy jest możliwość, żebym poszedł do tych demonów i je zamordował bez używania pieśni Zenin. Pójdę tam i sprawdzę, spotkam się z wami na miejscu.